Witajcie, roślinne świry. Kolejny unboxing, kolejne kartony u mnie na kanale. Tym razem są rośliny, nawóz i doniczki. Może zacznijmy od tej mniejszej paczki, bo tutaj przede wszystkim jest nawóz, o którym mówiłam w ostatnim odcinku o nawożeniu anturiów, czyli Aptus All in One, ale że wybrałam najmniejszą pojemność tego nawozu, no to nie było czterech dyszek, a wiecie, trzeba mieć Allegro Smart, więc dobrałam, jak zwykle, gdy kupuję jakieś nawozy, kolejne doniczki, takie, które nadadzą się i do hydroponiki, i do mchu. No dobra, otwieramy. Cieszę się, że wreszcie będę miała ten nawóz. Jak to się robi? Ja tego nie doczytałam. Gdzie jest nawóz? Co jest? Halo! Halo! Jest doniczka, którą ja ją widziałam, wiecie, jak w ogóle, no zobaczcie, dziwny materiał, jakieś takie coś, ale mam takie coś, no to zdecydowanie dno i jeszcze mam coś takiego, no to zakładam, że jakoś to się złoży, ale dobra, ale gdzie jest mój nawóz? Mam jeszcze dwie doniczki airpotowe, ale gdzie jest mój nawóz? Zaraz. Zobaczę w telefonie. Wiecie, co się stało? Nie zamówiłam nawozu. I to ma sens, bo tak zapłaciłam cztery dyszki z kawałkiem i jakoś tam nie patrzyłam za bardzo, ile kosztuje ta doniczka, która nie wygląda teraz jak doniczka. Mam nadzieję, że tam jest napisane, jak to się składa. Nie, no nie wierzę, Boże. Nie mam do siebie słów. Zapraszam na mój Instagram. Jak zwykle. I dziękuję bardzo za komentarze. Jak zwykle. Dobra. Przejdźmy w takim razie do paczki, w której są rośliny. Są to rośliny ze sklepu Etropiki. Ja osobiście bardzo lubię ten sklep. Lubię właścicieli sklepu. Z Wiktorią od czasu do czasu rozmawiam sobie na Facebooku. I właśnie jakiś czas temu na Facebooku zapytałam ją, czy będą mieć znowu watsoniany, alokazje watsoniany, ale nie te błyszczące, które mam wrażenie są teraz w miarę do kupienia, tylko te takie welwetowe, matowe. Ja już kiedyś miałam taką alokazję watsoniany, ale ona niestety mi zdechła. No, ale to akurat jest taka alokazja, którą ja bardzo chcę, bo strasznie mi się podobają. I Wiktoria powiedziała, że będą robić zamówienie i będą watsoniane i muszę tylko trochę poczekać i przyjadą. No i przyjechały w sobotę. Wiktoria do mnie napisała. Dodatkowo przyjechały też inne rośliny i jedna z takich roślin tutaj jest. Nie była to roślina, którą strasznie chciałam, o której marzyłam, że o Boże, najwspanialsza na świecie, ale jednak było coś takiego, że no kurczę, chciałabym ją mieć. No i mam. Jest tutaj w kartonie, więc otwierajmy. Nie no, powiem wam, słuchajcie, jestem po prostu sobą załamana, że nie zamówiłam tego nawozu. To jest po prostu... Ale na własną obronę powiem, że nigdy wcześniej mi się coś takiego nie zdarzyło. Och ty... Ty magnifikum, dlaczego ty zawsze mi przeszkadzasz? Dobra, są, widzę. Papieżaki, o! Prezent! Ja wiem, co to jest, dobra. Wiktoria mi powiedziała, że dorzuci mi na spróbowanie żywy mech. Powiedziała, że według niej żywy mech jest najlepszy. O właśnie, od razu wam coś powiem, bo może wiecie, że są bardzo duże problemy z mchem, tym bez grow, w ogóle z jakimkolwiek porządnym mchem. I to dlatego, że płynie kontener z Nowej Zelandii i jeszcze nie dopłynął. I chyba bardzo dużo sklepów w tym kontenerze ma swoje mchy zamówione, więc jak przypłynie, to będą. No i właśnie ja się poskarżyłam Wiktorii, że mi się już mech kończy, a ona powiedziała, że ten mech według niej jest najfajniejszy, najbardziej puszysty i strasznie dużo mi go wysłała.
Więc super, bardzo dziękuję. Są dwie rośliny, jak widzicie. Jedna wielka, druga mniejsza. Jest heatpack, jeszcze ciepły. No dobra, to zacznijmy od tego mniejszego. To nie jest alokazja watsoniana, więc warto poczekać do końca, bo ja już widzę, że będzie niesamowita. Uważam pakowanie sklepu Etropiki za naprawdę bardzo okej. Nigdy mi się nic nie zdarzyło, że się tam pogniotło czy cokolwiek. Dzień dobry, maluszku! Ojej! Patrzcie, jaki słodki maluch. To jest Tajka. No i stwierdziłam, że skoro już tak staniały, to mogę sobie na Tajkę pozwolić. No słodki maluch, naprawdę piękny. Fajne wybarwienie. Podoba mi się, chociaż tutaj jest taki cały biały liść, ale to nie szkodzi. Wow. No fajnie, fajnie, fajnie. Jestem ciekawa, jak mi będzie rosła. Mam nadzieję, że dobrze. I wielki finał tego unboxingu, chociaż nie wiem, czy wielki finał nie był na początku, jak się okazało, że nie kupiłam nawozu. Ale wielki finał, alokazja watsoniana, otwieram! Dziad jest wielki. Ojej. Ale piękna, no, no, zdecydowanie, to był zakup. To jest kolejny zakup alokazjowy, który po prostu zwala mnie z nóg. Spójrzcie na te piękne, welwetowe, ciemne liście. No i właśnie, jest jeszcze ta watsoniana, taka błyszcząca, ale ona mi się mniej podoba. A ta to jest po prostu, to jest coś obłędnego. Zdecydowanie polecam. Tajeczkę oczywiście też polecam, no ale wiecie, no watsoniana, to jest obłęd. W ogóle przepraszam, zobaczcie z tyłu, jakie ma przepiękne, ciemnofioletowe liście. To jest obłęd. Po prostu obłęd! Oczywiście, jako że już nie jestem głupia, to najpierw robię oprysk tutaj tym preparatem, żeby żadne robactwo nie wlazło mi do moich innych roślin. To by było dzisiaj na tyle, taki szybki unboxing, no ale zdecydowanie polecam watsonianę welwetową. Polecam też oczywiście sklep Tropiki, bo o właśnie, w sklepie Tropiki oprócz watsoniany był też, bo chyba już go nie ma, ale może wróci, bardzo fajny mech. Mech argentyński. Jeżeli nie oglądaliście mojego wielkiego testu mchu, to zdecydowanie polecam, bo pokazuję tam ten mech i on jest naprawdę wyjątkowy. Zupełnie dosyć mocno się różni od tych bez growów, ale jakby jest pozytywny. To nie jest zły mech, to jest dobry mech. I ja mam jeszcze trochę skitranego tego mchu, bo on mi się na tyle podoba, że go sobie trzymam na czarną godzinę. Dziękuję, że byliście ze mną. Niesamowita, po prostu przepiękna roślina. Mega fuck up z tym nawozem, no ale wiecie, takie właśnie jest życie ze mną. Nigdy nie wiesz, co się stanie. Przygody, niespodzianki, zwroty akcji, po prostu jak w jakimś filmie, chciałam powiedzieć katastroficznym, ale nie, nie, nie katastroficznym. W filmie akcji. Zwroty akcji w filmie akcji. Dobra, Magda, już wystarczy. Dzięki i do zobaczenia w następnym filmie. Ah!